kiedyś mała, prześliczna dziewczynka. Jej buzia była tak słodka i radosna, że każdy, kto tylko raz na nią spojrzał, od razu musiał ją pokochać. Dziewczynka wraz z rodzicami mieszkała nieopodal lasu. Często odwiedzała babcię. Czerwony kaptur. Babcia zachorowała. O nie. Pomóż dla niej lekarza. Co? Ty? To? Co? Najważniejsze. Wino domowej roboty. Tylko pamiętaj, idź prosto do babci, z niczym nie rozmawiaj. Tak, mamusiu. Gdzie ta babcia mieszka? Za lasem, za górką, za jeziorem i już. A może pożyjemy dwie? A niech panienka nazbiera piękne kwiaty dla babuni. Świetny pomysł. Spokojnie, zaraz coś zjemy. Tato! Tak? A co to będzie? Znam pewną pyszną babcię. Tato! Tak? A czy ta babcia jest miękka? Tak, a zwłaszcza jej stopy. A czy jest taka miękka, bo ja w ogóle nie mam zębów? Kto tam? To ja, czerwony kapturek. A czemu masz taki gruby głos? Biegłam przez las i ochrypłam. Wejdź proszę, klucze są pod wycieraczką. Matu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, słońce.
Babciu, czemu masz takie duże uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, skarbie. Babciu, czemu masz takie wielkie zęby? Dobre są każde zęby, które wystają z gęby. A że jest z nimi wygodnie, zaraz ci udowodnię! Samą paplą jak twój ojciec. Powiedziałaś wilkowi, gdzie ja mieszkam. Hola, hola, babciu. Trzeba było nie wpuszczać tego wilka do domu. Trzeba było nie w ogóle nie otwierać tych drzwi. Jesteś tak samo pyskata jak twój ojciec. Mówiłam twojej matce, mojej córce, żeby za niego nie wychodziła. Bulk! Spokojnie, babciu. To tylko kwas żołądkowy. On nas strawi! Oddawaj babcie i czerwonego kapturka. Panie Gajowy. Panie Gajowy, załatwmy to ekologicznie. Tak się zakończyła bajka Czerwonego Kapturka Babci i Wilka. A jeśli wam się podobało, proszę o wielkie brawa. Najbardziej mi się podobała ostatnia scena, w której wilk wypluwa kapturka, a także babcię. Podobała mi się ta scena dlatego, bo... No dobra, grałem wilka. W której wilk pożerał babcię. Między innymi dlatego, że byłem wilkiem, który tą babcię zjadł.
Ale też dlatego, że były tam też efekty dźwiękowe i musiałam grać tam z innymi znanymi aktorami. I trzeba było to wszystko tak jakoś połączyć, a mi się to udało i byłam z siebie zadowolona. No i dlatego mi się ta scena najbardziej podobała. Najbardziej podobała się scena, jak babcia i czerwony kapturek są w brzuchu wilka. No bo dla mnie ta scena była śmieszna, no i trochę dziwna. I mi się podobały tak naprawdę trzy sceny. To jak atakuje kapturka, no, jego koszyczek i wyciągam rzeczy. No w tym żołądku, jak mówiła Zosia. Mi najbardziej podobała się scena, jak duży wilk i mały wilk spotykają kapturka. Ja. Mi najbardziej się podobała scena, w której mały wilk i tata wilk stoją przed domkiem babci i mały wilk męczy tatę, że jest głodny. Według mnie to było bardzo śmieszne. A najbardziej podobała mi się scena, w którym kapturek i babcia są w brzuchu wilka i się kłócą. I to było bardzo śmieszne według mnie. I ta scena była bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Najbardziej podobała mi się scena, gdy czerwony kapturek i babcia trafiają do brzucha wilka. Dla mnie była bardzo śmieszna i... Gdy wilk daje łapy do góry i wykaszluje babcię i czerwonego kapturka. Mi się najbardziej podobała scena, w której wilk wypluwał czerwonego kapturka i babcię, bo była ona najśmieszniejsza ze wszystkich moim zdaniem i najfajniejsza.